Siemka, witam Was w kolejnym odcinku z testów. Dzisiaj przetestujemy sobie rakiety JR-8 Diabolo. Znaczy już odpalałem ja w Sylwestra, tylko teraz Wam krótko swoją recenzję i opinię o nich zdam. Właśnie zostały mi dwie rakiety tego typu z Sylwestra. No i co mogę powiedzieć? Rakiety około cena waha się od 20 do 30 zł za paczkę. Waga prochu rakiety to jest 9,5 grama. Tutaj pokażę Wam w środku, jak wygląda. Większość tutaj do połowy rakieta prawie że jest pusta. Korpus nie jest zbyt gruby, więc za głośna ona nie jest. No i co Wam mogę powiedzieć? Myślę, że lepszym wyborem będzie rakiety Best albo coś w tym stylu, bo właśnie te rakiety dostały certyfikat BAM, czyli ten certyfikat BAM pozwala na dystrybucję tych fajerwerków do Niemiec, ale ogranicza także ilość prochu właśnie w tych rakietach, przez co są o wiele gorsze niż były przedtem. Na przykład rakiety Best nie mają tego certyfikatu, są o wiele mniejsze, są tańsze, a efekt nie jest nic gorszy. Dzięki za obejrzenie, zaraz właśnie zobaczcie filmik Sylwestra, jak one strzelały. Żółty czubek. Cena około 20 zł za paczkę. Bez czubka, bo odpadł. No, też powiem, że dosyć ładnie. Może troszkę lepsze od bestów, ale trochę droższe, więc myślę, że mogę je polecić, ale besty właśnie będą lepszą opcją.